Ja to oni to mają maszyny, to wiesz. Zaraz wezmę. My co to będziemy zabierać zaraz? No. To jest tablica tam zotolkowa. O, nawet pisze oddział. A do sypialni to ja. Thank you.
miał bliżej, to mógłbym się tam... Ja ci powiem, ja nie nagrywam komentarzy, bo mogę mówić w trakcie oglądania filmu. Zacząłeś? Tak, już kręcę. Proszę Państwa, znajdujemy się w tej chwili w Topoli Królewskiej. Jest 2 lipca 2005 roku. Został położony już odcinek między wiaduktem a pierwszym przejazdem. Normalnie to są odszeroty. Tutaj widzimy, proszę Państwa, podkłady przywiezione z szerokich torów. One są trochę przerobione, widać poucinane. Jeszcze nie we wszystkich miejscach są przymocowane, ale już tor jest prowizorycznie zrobiony i do tego miejsca już kilka dni temu dojechała drezyna. To oczywiście i pociąg roboczy dojechał, bo musiał przywieźć tory, musiał przywieźć no, cały tor, tory, szyny i podkłady. Dobra. Proszę Państwa, widzimy tutaj już ten odcinek na prostej od zakrętu i przed nami tam widać samochody tor skręca w lewo i tam zaraz za chwilę zobaczymy ten odcinek taki prawdziwy już zrobiony przez drogowców. Całkiem nowy odcinek za chwilę zobaczymy z podkładem, z pod budówką nowego białego kamienia. Znajdujemy się w tej chwili w miejscu, gdzie zaczyna się ten tor, prawdziwy tor z prawdziwego zdarzenia położony przez drogowców, ponieważ tam dalej, w oddali widzimy wiadukt nad szerokimi torami, który biegnie do Kutna. I ten odcinek był zrobiony przez drogowców. To jest niecały kilometr prawie takiego toru z prawdziwego zdarzenia toru, który jest na podmurówce tej z białego kamienia. To jest dla mnie straszny mu. Zrobiłeś to? Znajdujemy się w tej chwili w Topoli Królewskiej, jest 2 lipca 2005 roku. Do tego miejsca tutaj właśnie zostało założony przez naszych chłopaków, kolejarzy z Kośniewic, tor. Dalej przyszykowane już jest miejsce do ułożenia toru. Oczywiście, jak już wcześniej wspominałem, tor został ukradzony przez złodziei, gdzie prokurator oczywiście umorzył sprawę, bo powiedział, że jest zrobione to dla dobra ogółu. No w takich rządach żyjemy. W takich czasach. W takich czasach żyjemy. Tor zostanie niedługo skończony. Myślę, że potrwa to jeszcze 2-3 tygodnie. Na dalszej części filmu będzie pokazane, jak już jest tor zrobiony do Łęczycy. Tutaj zostało jeszcze gdzieś około jakieś 150 metrów do zrobienia. Widzimy, ile pracy zostało położone. Trawa została wycięta. Przygotowany tor jest do położenia. Czyli tutaj jeszcze pójdą podkładki metalowe. Zostanie to wszystko przywiezione no, prawdopodobnie w tym tygodniu. Znajdujemy się, proszę Państwa, wtedy na tym, teraz na tym samym odcinku z drugiej strony. Dotąd zostały tory ukradzione. O, tutaj nawet jeszcze widać, że złodzieje nie zdążyli ukraść w pośpiechu śruby jednej. Do tego miejsca, od tego miejsca dalej, już do Ozorkowa, gdzie tam widzieliśmy wcześniej na filmie, już tory są. Oczywiście zarośnięte, zaniedbane, ale to wszystko będzie zrobione. Myślę, że w tym tygodniu, może w następnym tygodniu najpóźniej. Właśnie tu jesteśmy, teraz już widzimy, w tej chwili idziemy tam. Jest, już widzę, jest strasznie zarośnięte, okropnie. Jest... Nam to oszczerpowa tam, tak? To my wycinamy, tylko poniżej szynki wszystko, no. No to na razie trzymaj się, nie da się. Cześć. No, no cześć. Nie, on mówi, że ja nie przesadzam, mówi, że tak jest.
to tak się mówi właściwie. To się podaje wzrost najwyższego źródła. No ale kurczę, to jest trochę wysoko, bo to jest na nasypie. To bym przyjechał, żeś widział też do semafora dalej, jak mi było, a Józef mówi, a tak zapierdalali, że to prawdę mówi. No. Mówi, ale mówisz nie po chrześcijańsku. Mówi, przepraszam. Nie wiem. Być może. Tak. No ja się, co się stało, że wy to robicie, a ja się cieszę. No to co się stało? Ale ta prawa strona się należą, bo po jednej stronie jest pole, po drugiej pole, jak wyprawne. A właśnie, w zakręcie właśnie na, nie ma z boku śrub, to jest niebezpieczne, bo tam trzeba śruby wkręcić, to będziesz widział, nie? Aż w sumie sobie wyobrazi, że tory idą tutaj, nie? To nie robisz prawie. To? Robisz to? No, robię. No jesteśmy, proszę Państwa, w tej chwili za Łęczycą, między Łęczycą a Borkami, na odcinku, gdzie są ogródki działkowe. No w takim stanie jest w tej chwili tor przed tym odnowieniem, przed tym remontem, że tak można powiedzieć, ale już lada dzień przyjedzie drezyna z kosiarką i będzie to wykaszać. To jest krótki odcinek, tam dalej już jest trawa mniejsza. Pokażemy to później, jak już będzie wszystko zrobione.